To teraz zajmijmy się sportem. Rzecz ważna w każdym mieście i nie tylko w mieście. Pytanie jest takie. Jak powinna wyglądać współpraca z cieszyńskimi klubami sportowymi w zakresie podziału dotacji, a także opłat za używanie obiektów sportowych? Kto powinien zarządzać obiektami sportowymi w Cieszynie? Nie były znaczone karteczki. Szanowni Państwo, na Radzie Miejskiej i na różnych posiedzeniach czasami śmiejemy się, że to jest najszerszy temat, ale postaram się w miarę szybko. W moim przekonaniu obiektami sportowymi, które są dość rozproszone w mieście Cieszynie, jednak powinno zarządzać miasto, tym bardziej, że jesteśmy przed długim procesem modernizacji tych obiektów sportowych i dopóki ich nie zmodernizujemy, to powinien być jeden gospodarz, tym bardziej, że na przykład mamy trzy, a nawet momentami cztery kluby piłkarskie i każdy rości sobie prawo do tego, żeby być głównym gospodarzem danego boiska sportowego. My proponujemy konkretny plan i bardzo też dziękuję Radzie Miejskiej za podjęcie tego tematu, że chcemy co etap modernizować jeden obiekt sportowy. Zaplanowaliśmy, że zaczniemy od stadionu lekkoatletycznego. Jak skończymy stadion lekkoatletyczny, powinniśmy albo zmodernizować jeszcze halę widowiskowo-sportową, powiększając ją o szatnie, albo zabrać się za kąpielisko, co wydaje nam się istotnym, ważnym nie tylko dla samych sportowców rozwiązaniem. Jak zrobimy to, chcielibyśmy przejść do modernizacji przestrzeni przy ulicy Bolko-Kantora, tamto boisko sportowe, tam stworzyć też sztuczną nawierzchnię. To są tereny, o których nam mówią goście z zewnątrz, że świetnie nadają się do wykorzystania. Po drodze mamy oczywiście jeszcze salę gimnastyczną. W tym roku my planujemy budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 7. Dalej będzie to szóstka, potem boisko przy szkole podstawowej numer 3. W związku z tym stoję na stanowisku, że dopóki nie mamy jednorodnego programu ze strony klubów sportowych, że tak, a tak chcemy się rozwijać, to miasto powinno być gospodarzem. Natomiast chcemy też zaproponować klubom sportowym, aby przedstawiły pewien program szkolenia sportowego i my jako miasto nieustannie chcemy się w to włączać, przy czym dobrze byłoby, gdyby to było usystematyzowane. Mam nadzieję, że takie będzie. Dziękuję. Ja tu pozwolę się nie zgodzić z panem burmistrzem. Wydaje mi się, że kluby sportowe najlepiej wiedzą o tym, co im potrzeba do tego, żeby rozwijać swoich sportowców, swoich członków. I myślę, że to jest dobry pomysł, a z doświadczeń pozostałych klubów sportowych czy też boisk, które mamy w okolicach, wygląda na to, że takie rozwiązanie jest też tańsze. Myślę, że należy wypracować taki program współpracy z klubami sportowymi, aby to one zarządzały tymi obiektami. Natomiast no, to, co przeżyliśmy w ciągu tych czterech lat, to jest nieustająca dyskusja i zawsze jest tak, że jest za mało tych pieniędzy dla klubów sportowych. I kluby sportowe zawsze będą niezadowolone, więc im więcej tych klubów sportowych powstaje, tym jednak mniejsza kwota przypada na te kluby sportowe. Także należy się też zastanowić nad tym, w jaki sposób powinniśmy dzielić te pieniądze, bo nie może być tak, że będziemy dzielić wszystkim równo, bo tak naprawdę nikomu nie będzie wystarczająco. Myślę, że tą bazę, którą mamy w Cieszynie, możemy w znacznie lepszy sposób wykorzystać. Te orliki, które mamy przy szkołach, też mogą służyć za boiska treningowe. Mamy bazę na przykład w osiedle Marklowice, gdzie baza powstała przez jakiś czas. No, nie ma tam koordynatora zarządzającego tym sportem i organizującego tam zajęcia. W związku z tym każdy idzie trochę pokopać, trochę porzucać do kosza i tak naprawdę nie jest to tak naprawdę baza, która rozwija nam grupy, które chciałyby tam potrenować. Myślę, że takie rozwiązania należy też wprowadzić. Trójka.
Szanowni Państwo, to jeśli chodzi o zarządzanie obiektami sportowymi, muszę się tu zgodzić z Gabrysią. Oczywiście mamy wiele przykładów w Polsce i to niedaleko, że kluby wiedzą najlepiej, tak? I to też może być sposób na to, że jeśli da się im zarząd pewne obiekty, to też może nie będą potrzebowali aż tyle potem dofinansowania z budżetu miasta, bo ponieważ same potrafią sobie ten obiekt w taki inny sposób wykorzystać i też troszeczkę sobie do swojego budżetu pieniążków przysporzyć. Jeśli chodzi też o infrastrukturę, no, pan burmistrz wspomniał, że mamy w zamiarach budowanie stadionu lekkoatletycznego. Kiedy zaczęliśmy o tym rozmowę jakieś 5 lat temu, kosztował on jakieś 3,5 miliona, jak dobrze pamiętam. Dzisiaj już mówimy o 10, tak? No to albo budujemy na swoją możliwości, albo w jeden swoich marzeń. No ale tak jak mówię, zróbmy tyle, na ile nas stać. Chcę powiedzieć, że w Czechowicach gdzieś miesiąc temu otworzyli stadion lekkoatletyczny za 2-300, tak? Więc może to jest w tym kierunku, że jeśli mniej wydamy na taki stadion, więcej będzie też dla klubów. I tak jak mówię, oczywiście jest potrzebna wypracowania nowej formuły finansowania, ale tu też właśnie liczę na to, że będzie większa inicjatywa samych klubów, ale po pierwsze one też muszą się czasem wziąć ze sobą, usiąść i dogadać. Dziękuję. Proszę Państwa, ja tylko tytułem uzupełnienia, bo ja nie chciałem wyważać otwartych drzwi przy turystyce. Tak się składa, że kilkanaście lat pracowałem w Ustroniu, a mieszkam w Wiśle. Więc dla mnie jakieś karty wspólne, promocja i tak dalej, to są rzeczy kompletne i nieoczywiste. Wracając jeszcze do kwestii przemysłu, myślę, że budowaliśmy ładną boczną również po to, żeby ta strefa przemysłowa Cieszyna mogła żyć. Wracając teraz do sportu. Ja trochę się orientowałem, jako że całe, że tak powiem, młode życie spędziłem w sporcie. Otóż wydaje mi się, że bolączką Cieszyna, bo ja nie potrafię zrozumieć, jak tu sport tak mógł upaść, przepraszam, jest ten chaos organizacyjny. Ciągłe reorganizacje, MOSIR-y, nie MOSIR-y, wydziały sportu i tak dalej. Trzeba, żeby w końcu, jeżeli środki są miejskie, myśmy też to ćwiczyli kiedyś w Ustroniu, wziąć to po prostu w jedną rękę i koordynować to. To nie przeszkadza temu, żeby kluby się rządziły i żeby wnioskowały o takie dyscypliny, jakie są. Ale to musi w końcu zacząć działać. Ten, który daje pieniądze, powinien mieć na to również wpływ. Oczywiście bardzo ważne jest dogadanie się środowiska sportowego, ale jak ja widzę stadion Łyska, jak widzę kemping, którym teraz nie wiem, kto zarządza, Korańczycy, czy już nie Korańczycy, czy znowu to wróciło do miasta, to po prostu coś jest nie tak. Stadion lekkoatletyczny Łyska, na którym miałem przyjemność, proszę Państwa, biegać, no to przecież to straszy. To straszy i to straszy od lat. Myśmy zdołali w Ustroniu wybudować potężne kompleksy teraz piłkarskie. Mniej więcej wiem, jak się to robi. Byłem tam głównym też specjalistą do spraw inwestycji. Uważam, że pierwszym krokiem jest uporządkowanie struktury organizacyjnej sportu w Cieszynie. Niech w końcu wiadomo, kto za co odpowiada. I niech również wiadomo, gdzie są koszty, bo w tym momencie one się rozpływają po różnych strukturach. I można powiedzieć, tu zaoszczędziliśmy, tu nie zaoszczędziliśmy. Nie ma niestety, według mojego rozeznania, przejrzystości. Dziękuję. Nie znałam pytań, ale wiedziałam, że musi być o sporcie i nie, na pewno nie odpowiem aż tak precyzyjnie, jak udawało mi się na poprzednie pytania. Dlatego, że zrobiłam sobie rozpoznanie, bo okazuje się, że sport jest nie wcale najszerszym, przepraszam, ale najbardziej skomplikowanym obszarem działania w Cieszynie. Wydaje mi się, że to nie jest wcale skomplikowane, żeby odpowiedzieć krótko na Państwa zagadnienie. Przede wszystkim musi być transparentnie i to jest warunek w ogóle wszelkiej polityki w każdym zakresie w mieście. Ludzie muszą wiedzieć, na co idą pieniądze, dlaczego, co stoi u podstaw. Dwa, proszę wybaczyć, trzeba mieć jaja, trzeba postawić na takie kluby, które się będą rozwijać, a nie na jakieś sporty, które nigdy w Cieszynie nie miały miejsca i nie będą rokowały.
Przepraszam za kolokwializm, ale ja z własnym synem nie mam, musi do Bielska jeździć, żeby jakiś sport uprawiać, więc jak ktoś nie ma samochodu i nie ma środków, to niestety musi skazany być na jakieś prawie kalectwo. Sport w Cieszynie niewątpliwie nieodpowiedzialny, są rozdawane dotacje dla nierokujących działań, oparty jest na fikcyjnych danych, które są deklarowane, a nie są prawdziwe, stosując współczynniki, których stosowania wielkości nie jest oparta o jakiekolwiek merytoryczne przesłanki i jest trochę nieprzewidywalny, bo raz 50%, raz 110%, zależnie chyba od pory roku. Taka jest moja odpowiedź, więc dopowiem teraz, bo zostało mi 30 sekund, że ten panel obywatelski jest również świetnym narzędziem innowacyjnym, odpowiadającym na takie zapotrzebowanie, ponieważ jak już powiedziałam, spotykają się mieszkańcy, którzy mają z tym problem, wiedzą jak to rozwiązać i mają do tego ekspertów. Na dodatek, w związku z tym, że mają może nieduże, ale mają opłatę za posiedzenia, na pewno czują, że ta praca jest warta i dokładają do niej więcej siły. Dodatkowo kończy się każdy panel tym, że są składane projekty rekomendowane i muszą być wykonane przez władze miejskie. Dziękuję.